Zbigniew Gryglas, ucieszony, porozumienie już 12 posłów. Liczba oznaczająca porządek Boży, doskonałość. Rychło będzie nas więcej, ale te właściwości pozostaną. Porządek Boży? No dobra, to idąc tym tropem, kto z tej dwunastki będzie Judaszem? Trudno wskazać faworyta, bo większość ma już za sobą doświadczenie zdrady. I Zbigniew Gryglas, który o czym nie wierzy? Ja nie chcę komentować tego wpisu, bo ja myślę, że pan Sławomir Patafowicz niewiele może w kwestiach wiary mówić, więc zostawmy to. Natomiast chcę wrócić do poprzedniej kwestii, bardzo istotnej. Mnie cieszy ten dialog, który w tej chwili mamy z Komisją Europejską, bo w interesie obu stron jest to, by ten spór został rozwiązany w interesie polskim, bo my potrzebujemy spokoju do tego, żeby się rozwijać się szybko, tak jak dzisiaj się rozwijamy. Natomiast Unia Europejska nie potrzebuje także kolejnych konfliktów po tym, jak nie radzi sobie z Brexitem i z wieloma innymi problemami, które dotykają Europę. Natomiast pan Potapowicz wspominał o tym, że warto się uczyć. Ja myślę, że taka nauka z dzisiejszego dnia płynie dla wszystkich polityków, tych, którzy wyjeżdżali poza granicę i nie reprezentowali tam polskiego interesu. Ta nauka płynie od Wincentego Witosa, który dzisiaj obchodziłby 144. rocznicę urodzin i Wincenty Witos, mimo że był skażany przez polskie władze, nigdy na Polskę nie donosił, bo na matkę i na ojczyznę ci nie donosi. Piękna puenta.